Witam. Dzisiaj opowiem o Kekkei Genkai. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, bez których pewnie sam bym przebudził jakiegoś Sharingana. Zanim jednak zaczniemy, to chciałbym tylko dodać, że robiłem już materiały z Kekkei Genkai, ale w żadnym nie tłumaczyłem, czym w ogóle to jest, ani nie przedstawiałem części z nich, dlatego dzisiaj postaram się wszystko pozbierać do kupy w jednym filmiku. Także Kekkei Genkai jest to dosłownie ograniczenie linii krwi. Są to zdolności przekazywane poprzez DNA, co powoduje, że techniki używane przez użytkowników danych Kekkei Genkai są bardziej unikalne i w zasadzie czym mniej członków liczy dany klan, tym rzadsze Kekkei Genkai. Przykładowo, Sharingan w latach świetności klanu Uchiha był dość częstym zjawiskiem, ale zamkniętym właśnie w danym klanie, jeśli mówimy o naturalnym jego posiadaniu, lecz po masakrze stał się rzadkim Kekkei Genkai. Zazwyczaj osoby dziedziczą jedno Kekkei Genkai, jednak przykładowo Mei Terumi jest posiadaczką dwóch, całkowicie naturalnie. Nie znaczy to jednak, że Kekkei Genkai jest zawsze dziedziczone. Przykładowo Tsunade nie odziedziczyła Mokutona po swoim dziadku. Kekkei Genkai oraz technik z nimi związanych nie da się nauczyć ani kopiować. Są trzy rodzaje Kekkei Genkai. Pierwszym jest dojutsu, czyli techniki oczne poprawiające ich zdolności, np. widzenie przez obiekty czy po prostu wyraźniejsze i szybsze patrzenie. Drugim rodzajem są transformacje natury, które łączą co najmniej dwie natury czakry i w konsekwencji tego powstaje nowa technika, ale o tym opowiedziałem więcej w poprzednim swoim filmiku. Ostatnim rodzajem Kekkei Genkai są swego rodzaju transformacje ciała. Tak jak Ukon i Sakon potrafili łączyć swoje własne ciała, czy Kekkei Genkai Kimimaro pozwala mu dowolnie manipulować swoimi kośćmi. Kekkei Genkai jest swego rodzaju darmowym boostem od rodziców, ponieważ tacy użytkownicy już na starcie są silniejsi niż przeciętny shinobi. Oczywiście to nie znaczy wcale, że taki osobnik musi być silniejszy niż reszta, ale w wielu przypadkach tak jest. Dlatego też w czasach wojny często takie klany były rozmieszczane w ważnych punktach, aby odwracać losy walki. W końcu dużo ciężej jest walczyć z czymś, czego się nie doświadczyło lub czego w ogóle się nie zna. Z tego też powodu często jest też tak, że ludzie, którzy przeżyli wojnę i byli świadkami zdolności użytkowników Kekkei Genkai, są nimi przerażeni lub czasem też ich nienawidzą, przypisując im wszystkie rzeczy, które były związane z danym Kekkei Genkai. Przez to też są prześladowani, traktowani jako zwykła broń, czy zajmują gorsze stanowiska w wiosce, tak jak to było z klanem Uchiha, któremu przypisywało się całe zło, każdemu, nawet temu, co nie miał nic wspólnego z daną zbrodnią, co jest zauważalne również w realnym życiu. Niejednokrotnie jest przecież też tak, że dzieci jakichś przestępców są też postrzegane jako potencjalne zło, mimo że nie miały nic wspólnego z danym czynem. Mało tego, ile razy jest tak, że sama plotka o kimś wystarczy, żeby wszyscy wokoło się na ciebie wypieli. Historia nieraz pokazała, jak chociażby niewinni mężczyźni oskarżeni przez kobiety o wiadomo co, już wtedy zostali przekreśleni w społeczeństwie. Jednak mimo ogólnej niechęci do takich osób, Kekkei Genkai są raczej pożądane przez tych bardziej ambitnych. Widać to nieraz w anime, przykładem niech będzie chociażby Kumo Gakure, które chciało ukraść Byakugana i nawet im się to udało, ponieważ Ao go posiada. Drugim takim przykładem może być Danzo, który posiadał wręcz całą rękę Sharinganów. Jak już jesteśmy przy nienaturalnym posiadaniu Kekkei Genkai, to trochę sobie o tym porozmawiamy. Najłatwiej jest przenieść na kogoś oczywiście dojutsu, wystarczy, że się je przeszczepi. Co dobrze obrazuje tekst, w Naruto ludzie wymieniają się oczami jak żarówkami. W zasadzie tyle wystarczy, ukraść komuś oko i wszczepić je sobie. Jeśli osoba nie ma predyspozycji genetycznych do tego dojutsu, to będzie ona zużywać znacznie więcej czakry niż zwykły użytkownik. Przykładowo, Kakashi nie jest z klanu Uchiha, więc nie ma genów odpowiadających za Sharingana, więc używając go zużywa tym samym więcej czakry. Jeśli chodzi o transformację natury, jest to już dużo trudniejsze. Nie mamy zbyt wiele informacji na ten temat, ale biorąc chociażby Kekkei Genkai Hashiramy, czyli Mokuton, Orochimaru potrzebował wiele eksperymentów, aby zmodyfikować DNA badanych i udało mu się tylko z Yamato. Kabuto natomiast udoskonalił przeszczepy Hashiramy, dzięki którym dało się zapewnić użytkownikom uwolnienie drewna. Natomiast Madara opracował specjalną substancję, która w przypadku stosowania na sztuczne kończyny pozwala na ograniczone wykorzystywanie Mokutona. Czy właśnie ten sam gość dosłownie wpierdzielał komórki Hashiramy, żeby przejąć jego umiejętności? Najtrudniejsze jednak do przeniesienia na inną osobę wydają się jednak transformacje cielesne, wręcz niemożliwe.
najprostszym, a zarazem cholernie trudnym, co wymyślił Orochimaru, aby takie Kekkei Genkai przejąć, było po prostu przejęcie ciała Kimimaro. Gdyby on nie umierał, to najprawdopodobniej tak właśnie by się stało. Kabuto poprzez wszczepienie sobie DNA Sakona i Ukona oraz Kimimaro zdobył dostęp do ich Kekkei Genkai, ale poprzez stworzenie oddzielnego klona, który był w stanie używać tych zdolności. Do tego przykładu jeszcze przypnę ogoniaste bestie. Jinchuriki Shukaku otrzymywał uwolnienie magnesu, a Jinchuriki Kokuo otrzymywał uwolnienie wrzątku. Jest jeszcze jeden lifehack dotyczący używania czyjegoś Kekkei Genkai, ale nie jest to bezpośrednie przypisanie sobie danego Kekkei Genkai. Chodzi tutaj o używanie ciał takich użytkowników, jak to robił Sasori z lalką zrobioną z trzeciego Kazekage, czy Orochimaru i Kabuto z Edo Tensei. Skoro kontrolowali ciała, to można powiedzieć, że tak jakby używali też Kekkei Genkai. Tak jak już mówiłem w tym filmiku, to swego rodzaju boosty do mocy pozwalający tworzyć unikalne techniki, dlatego na szybkości wam przedstawię, jakie Kekkei Genkai występują w Naruto, a te, o których były już filmiki, tylko wymienię, żeby nie zabierać wam czasu. Kekkei Genkai klanu Iburi. Pozwala ono na zamianę ciała użytkowników w dym, mogą to robić częściowo lub całkowicie. Stają się oni w tej formie niewrażliwi na obrażenia, mimo tego mogą oni jednak oddziaływać z obiektami fizycznymi. Negatywny efekt tego Kekkei Genkai to początkowy brak kontroli nad przemianami, co powodowało, że czasem użytkownik zmienił się w dym, a następnie został rozwiany, przez co nigdy nie wracał do ludzkiej postaci. Jogan. Jest to unikalne dojutsu znane jedynie przez klan Otsutsuki. Jedynym znanym osobnikiem posiadającym Jogan jest Boruto Uzumaki. W zasadzie za wiele o nim nie wiadomo, oprócz tego, że jest związany właśnie z klanem Otsutsuki oraz to, że jest w stanie widzieć przepływ czakry, czy nawet śledzić cel przez czakrę. Widzi niewidzialne bariery łączące wymiary oraz pozwala mu przewidzieć to, gdzie zostanie użyty Yomotsu Hirasaka. Póki co, prócz zdolności widzenia, nic to nie daje, ale z pewnością będzie to rozwinięte w przyszłości. Kekkei Genkai klanu Jugo. Pozwala na wchłanianie i wykorzystywanie energii naturalnej bez konieczności nauki senjutsu, dzięki czemu są oni w stanie transformować części swojego ciała, przez co są po prostu silniejsi. Negatywny efekt tego Kekkei Genkai to popadanie w szał i brak kontroli przez ciągłe pobieranie energii naturalnej. Ketsuryugan. Dojutsu pojawiające się u niektórych osobników klanu Chinoike. Pozwala on na rzucanie genjutsu poprzez fizyczny kontakt z przeciwnikiem, jak i poprzez wzajemne spojrzenie. Dzięki temu użytkownicy mogą zahipnotyzować przeciwnika, a nawet wydobyć z nich informacje. Daje on też również możliwość manipulowania cieczami o wysokim stężeniu żelaza, co powoduje, że często manipulują oni krwią. Kekkei Genkai klanu Kurama. Bardzo rzadkie Kekkei Genkai tego klanu charakteryzuje się tym, że użytkownik ma niesamowity talent do genjutsu. Nawet bez jakiegokolwiek treningu nad technikami genjutsu, użytkownik jest w nim niebywale mocny. Co więcej, genjutsu to jest tak potężne, że mózg wierzy we wszystko, co się dzieje z ofiarą na tyle mocno, że ciało otrzymuje fizyczne obrażenia jak w momencie wyobrażania sobie tego. Takie genjutsu więc pozwala na zabicie przeciwnika, jednak wadą tego Kekkei Genkai jest to, że użytkownik bardzo rzadko jest w stanie kontrolować swoje umiejętności, a co za tym idzie, tworzy on drugą potworną osobowość, która powoli przejmuje kontrolę nad człowiekiem. Sharingan. O tym dojutsu nie będę mówił nic w tym odcinku, wszystko opisałem w filmiku dotyczącym tego właśnie Kekkei Genkai. Kekkei Genkai Ranmaru. W zasadzie jest to trochę taka kopia Byakugana, ale lepsza. Też potrafi on widzieć poprzez obiekty oraz widzi dookoła głowy, potrafi dostrzec wewnętrzny system czakry, a nawet skopiować go do stworzonych przez siebie klonów, co powoduje, że jest kontrą dla Byakugana, bo blokuje on możliwość widzenia czakry. Potrafi nawet za pomocą tych oczu rzucić genjutsu, lokalizować i śledzić innych, wykrywając czakrę. Kekkei Genkai klanu Rinha. Jest to jedyne Kekkei Genkai, które zostało przedstawione tylko i wyłącznie w grze. Pozwala ono na wchłanianie czakry danej osoby i powielaniu jej wyglądu oraz wspomnień. Działa to trochę na zasadzie marionetek, idealnie odwzorowanych kopii. Rinnegan. Tak samo jak z Sharinganem, opowiadałem już o tym w tym filmiku, odsyłam was do niego. Kekkei Genkai Ryuzetsu.
Jest to Kekkei Genkai, dzięki któremu Ryuzetsu była w stanie użyć ninjutsu reinkarnacji. I w zasadzie to tyle. Nie wiadomo nawet, czy jest to częsty Kekkei Genkai, ani nawet to, czy są jakieś inne ninjutsu, które jest powiązane z tym Kekkei Genkai. Zostało one pokazane tylko w filmie Naruto Więzienie Krwi. Kekkei Genkai, Sakona i Ukona. Daje im zdolność do rozkładania ciał do poziomu molekularnego. Mogą zarówno dzielić swoje ciało, jak i łączyć się z innymi i niszczyć ich komórki od wewnątrz. Niestety po połączeniu są również podatni na wszystkie obrażenia gospodarza. Tak jak po połączeniu się z daną osobą może ona popełnić samobójstwo, tym samym zabijając też jednego z braci. Gdy są ze sobą połączeni, ich regeneracja jest znacznie szybsza niż u zwykłego człowieka. Byakugan. Może nie zgadniecie, ale tak samo jak z Sharinganem i Rinneganem był temu poświęcony cały filmik i tam możecie się wszystkiego dowiedzieć. Shikotsu Miyaku. Jest to Kekkei Genkai używane przez klan Kaguya. Co prawda bardzo rzadko można spotkać użytkownika, który je posiada, ale my oczywiście takiego poznaliśmy. Jest to Kimimaro. Polega ono na tym, że właściciel jest w stanie manipulować własnymi kośćmi. Mogą oni kontrolować komórki odpowiedzialne za wytwarzanie i rozkład kości oraz posiadają zdolność do regulacji gęstości wapnia w kościach. W skrócie, jest to bardzo widowiskowe Kekkei Genkai polegające na manipulacji kośćmi na wszystkie sposoby. Mogą je wyciągać, strzelać z ciała, pogrubiać, tworzyć nowe i tym podobnie. Tenseigan. Do jutsu klanu Otsutsuki. Można je uzyskać wszczepiając sobie Byakugana klanu Hyuga. To połączenie czakry Hyuga i Otsutsuki tworzy właśnie Tenseigana. Jest na tyle potężny, aby zniszczyć całą Ziemię. Toneri chciał za jego pomocą doprowadzić do zderzenia Księżyca z Ziemią, a następnie ożywienia planety na nowo. Dzięki temu też może ożywić golema, przejść w tryb, który daje mu kilka kul poszukujących prawdy, a nawet umiejętność latania. I chociaż tryb Tenseigana pozwala na monstrualną siłę, to równocześnie bardzo łatwo go zniwelować. Wystarczyło, że Naruto uderzył raz Toneriego w twarz. Zostały jeszcze wszystkie uwolnienia transformacji natury, ale nie będę wam zabierał niepotrzebnie czasu. Wszystko to, co mógłbym powiedzieć tu, macie już w filmiku o naturach czakry. Jak widać, Kekkei Genkai to coś, co jest naprawdę unikalne, dzięki czemu również techniki użytkowników są niepowtarzalne. Prawie każde z nich jest nastawione na siłę użytkownika, czy to w genjutsu, ninjutsu czy taijutsu. No może prócz Kekkei Genkai Ryuzetsu i póki co Jogana. A jakie według was jest najciekawsze Kekkei Genkai? Dajcie znać w komentarzach. Zapraszam jak co tydzień w niedzielę o 12 na kolejny filmik i nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!